Przez większość 2021 roku liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotnych przekraczała 2000 osób. O ile na początku roku, a dokładniej przez pierwsze trzy miesiące było to ponad 2,5 tysiąca ludzi, to od kwietnia ich liczba sukcesywnie maleje. Na koniec listopada w rejestrze było mniej niż 2000 tysiące osób pozostających bez pracy. Najwięcej osób wykreślono z ewidencji we wrześniu, aż 461, przy czym z tej grupy 274 osoby podjęły pracę. Rejestr bezrobotnych najbardziej urósł w marcu. Do ewidencji trafiły wówczas 422 osoby, niewiele mniej 381 osób zarejestrowało się we wrześniu. Choć covidowy kryzys trwa, to wciąż w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy są propozycje dla osób chcących podjąć zatrudnienie. Według serwisu internetowego pracagov.pl w powiecie suwalskim jest blisko 60 ofert zawierających niemal 170 miejsc pracy. Niektóre oczekują na chętnych po kilkaset dni.